I co? Wyglądamy wystarczająco noir? Mam nadzieję, że jesteśmy dostatecznie eleganci. Dostatecznie. Każdy ma takie noir, na jakie zasłużył. Tomek Stutera, tak. Konrad Hildebrand. Dzień dobry, Politydzień, podsumowanie wiadomości z szalonego świata gier z ostatniego tygodnia. Zaczynamy. I'm only gonna warn you once, gentlemen. Stay out of this. Destruction of public property, harassment. Jesus Christ! Więc teraz przyszedł ten czas, kiedy wytłumaczymy, dlaczego wyglądamy jak dwóch niskobudżetowych bohaterów pulpowej powieści z lat 40. Bardzo niskobudżetowej, ponieważ w tym tygodniu wychodzi jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku, czyli LA Noir, czyli opowieść o detektywach w latach 40. w Los Angeles, o kobietach z cygaretkami w ustach. Przestępstwach. Przychodzą do twojego biura też. Też. I strzelanie. Zbrodniach. Też. I pojawiły się pierwsze recenzje, tam internet narzeka, że tylko 8 na 10. Koszmar, bo jak wiemy, Mesjasz w świecie gier pojawia się przynajmniej raz w miesiącu. Na przykład. Ale to są dobre oceny. Poczekamy, aż sami zagramy i wtedy będziemy oceniać. Oprócz tego w tym tygodniu wychodzi także Wiedźmin 2. Czyli ta gra o gościu z białymi włosami, który zabija smoki. No, no wszyscy wiedzą, kim jest Wiedźmin. Nie mamy wiedźmińskich mieczy, więc założyliśmy kapelusz. We'll remind the Longest where they belong. I have to kill you. Hello, my name is Kazuo Hirai, and I'd like to share some news about our PlayStation and Curiosity services. Jakby powiedziała jedna z moich ulubionych postaci z Futuramy, dobre wieści wszystkim. PlayStation Network wraca. Powoli, bo powoli, ale zaczyna działać. Na razie można grać po sieci i można robić to, na co wszyscy czekali, czyli udać się do PlayStation Home. Tak, ale na przykład nie działa PlayStation Store. Który, czyli nie można jeszcze kupować gier. Który prawdopodobnie ruszy za czas jakiś, nieokreślony prawdopodobnie. Natomiast dobrą wiadomością jest już to, że no... działa, tak? I pojawiła się też rekompensata dla wszystkich tych, którzy nie mogli przez ten miesiąc prawie grać ani nic robić na PlayStation Network. To jest te obiecane darmowe gry. Już wiemy, jakie to będą. And to show our gratitude for your patience, support and words of encouragement, we're offering our customers a welcome back package of content and services. Tak, są to m.in. Little Big Planet pierwsze Infamous, Dead Nation, któryś tam Wipeout, i jeszcze Super Stardust i coś szóstego, o czym zapomniałem. No jeszcze na PSP, Killzone, Liberation, tam też Little Big Planet. Tak czy siak, zgodnie z przewidywaniami, lista zaproponowana przez Sony nie zadowoliła wszystkich. Niektórzy chcą nawet pisać petycję, żeby Sony zmieniło tą listę, bo już te gry mają. Tak czy siak, gry za darmo miały być? Są. The last few weeks have been tough for all of us. And please know that we're doing everything we can to fully restore network services around the world and to regain your trust over the days, weeks, and months to come. Stalker 10, this is Stalker 11. Status report, over. Wygląda na to, że do sieci trafiły pierwsze szczegóły dotyczące fabuły nowego Call of Duty. Tak, i te pierwsze szczegóły są tak bardzo szczegółowe, że można przeczytać cały scenariusz. Tak, czyli pierwszą tam scenę po kolei, do ostatniej, można sobie całą fabułę przeczytać. I tak, my, żeby nie psuć wam niespodzianki, nie powiemy wam, w których państwach rozgrywa się akcja, a w których się nie rozgrywa. Więc na przykład Polska. Papua Nowa Gwinea. Kambodża. Mongolia. Samoa. Portugalia. Birma. Szwecja. Niestety nigdzie tam nie pojedziemy na naszych śnieżnych skuterach w nowym Call of Duty, które nazywa się nie Modern Warfare 3, ale... ale MW3, tudzież ale... MW3. Naprawdę zmysł marketingowy Activision. Pamiętajcie, że powinniście w listopadzie szukać tej gry, która na okładce ma żołnierza z bronią. To Battlefield. Nie, tam też jest żołnierz z bronią, tylko taki czarny, taki mocno mroczny żołnierz. Уничтожить вражную надежду на побеждение. Dzisiaj dzień wypełniony zapowiedziami gier w sumie w Politygodniu. Oprócz Call of Duty zapowiedziano także Hitman Absolution, czyli kolejną część przygód o łysym zabójcy z kodem kreskowym na szyi. I krawatem też na szyi.
Też z przodu. I z garotą na szyi przeciwników. Owszem. Haha. W 2012 roku ukaże się ta gra właśnie. Na razie o niej zbyt wiele nie wiadomo, oprócz tego, że Hitman podobno zostanie zdradzony przez przyjaciół. I będzie miał krawatę. Dla mnie jest zaskoczeniem, że ma przyjaciół jakiś. Seryjny zabójca. A jestem uspokojony, że to kolejna część, w której jednak będzie krawat. W zeszłym roku mieliśmy Alien vs Predator, który był taką sobie grą. Był nudny. Bo wszyscy czekali na Aliens Colonial Marines od studia Gearbox, żeby razem postrzelali to obcych. Nie, bo AVP było nudne. Tak, tak czy siak, ta gra Gearboxu ciągle jeszcze nie wyszła. Tymczasem dowiadujemy się, że będzie zupełnie nowa gra w świecie Aliens, na dodatek tworzona przez twórców serii Total War. I nie wiadomo, czy to będzie strategia? Bardzo możliwe. Wyobraź sobie obcy Total War. Tak, to byłoby bardzo rozmaicone w trzy jednostki. Na razie nie wiemy o grze nic, oprócz tego, że nie jest grą na podstawie kolejnego filmu o obcym, który podobno powstaje. Ale z kolei wiemy, że brytyjski minister kultury jest pod wielkim wrażeniem. No to my też musimy być pod wrażeniem. Na koniec mamy jeszcze jedną zapowiedź, tym razem gry mniejszej, bo podobno szykowanej do cyfrowej dystrybucji i jest to gra o Batmanie bez Batmana. Znaczy nie, będzie tam masa osób podających się za Batmana i masa osób podających się za Jokera. Tak, bo gra nazywa się Gotham City Impostors i właśnie będzie o tym, o czym powiedział Konrad. Dzieje się w Gotham i ma być sieciową strzelaniną, czyli wyobrażam sobie takich 20 Batmanów kontra 20 Jokerów, którzy do siebie strzelają. Brzmi to jak głupi pomysł. Nie, dlaczego? Batman jest super, a 20 Batmanów jest 20 razy bardziej super. Więc to wszystko w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że spędzicie weekend pracowicie na rozwiązywaniu zagadek. Albo na zabijaniu potworów. Tak, albo na rozwiązywaniu zagadek dotyczących zabijania potworów. Albo na zabijaniu potworów, które rozwiązują zagadki. Na przykład sfinksów. Na przykład. No, to nam się udało. Konrad Hildebrand. Tomek Kutera.